Jeśli odbiorcy Twojego raportu mają marzenie, aby na wykresie przełączać się pomiędzy tym, co widnieje na osi X, na przykład między kategorią A, nazwiskiem sprzedawcy, i do tego chcieliby sobie wybierać miarę, która jest na wartościach tego wykresu, to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Kiedyś powiedziałbym Ci, że potrzebujesz zainstalować dodatek Tabular Editor i użyć grup kalkulowanych, ale niedawno otrzymaliśmy funkcjonalność zwaną parametrami pola. Parametry pola są funkcjonalnością wciąż w wersji zapoznawczej, więc musisz pamiętać, aby najpierw w opcjach ją aktywować. Ok, po ponownym uruchomieniu Power BI Desktop będziesz miał możliwość na zakładce modelowanie wybrać nowy parametr pola. Nazwiemy go oś X wykresu i mogę tutaj przeciągnąć wszystkie pola, których użytkownicy chcieliby używać na osi X. W moim wypadku będzie to podkategoria produktu, kraj oraz nazwisko sprzedawcy. Automatycznie zostanie dodany fragmentator do mojej strony. Oczywiście jeszcze nie ma to żadnego wpływu na wykres, ale będzie miało, kiedy nowo utworzoną tabelę z parametrami, a właściwie jej jedyne pole przeciągnę na wykres. Analogicznie możemy postąpić, jeśli chodzi o miary. Nie ma w tym żadnego ograniczenia. Wybiorę z miar koszt, przychód, zysk. Nazwę to wartości. Utwórz. W tym momencie po przeciągnięciu pola wartości z wartości na wykres, zmniejszę fragmentator, powinno trafić na oś Y. Voilà, mogę przełączać się między krajem, nazwiskiem sprzedawcy, podkategorią oraz wybrać wartość, która widnieje na wykresie.